który nie będzie gotowy na dzieci jeszcze przez dekadę. Będę wtedy miała jakieś 30 lat. A nie 40? Ale wiesz co? Będzie dobrze. Bo wcześniej nie nadawałam się do małżeństwa i znałam ciebie w młodości. Byłbyś beznadziejnym ojcem. A tak, obydwoje jesteśmy gotowi. Myślisz, że mój syn mnie polubi? Nie ma mowy. Doktor Reed, muszę kupić Enid prezent na urodziny. A kiedy wypadają? Chyba w zeszłym. Sądzę, że szal to zawsze dobry pomysł. Idealny. Prosty, elegancki i schowa jej żółwią szyję. Pan Moran ma zapaść. Doktor Reed. Ogólnie rzecz biorąc, medycyna to jedna wielka konkurencja, więc robisz to, co jest najlepsze dla ciebie. Leć. Zakładamy dojście centralne. Gdzie zestaw resuscytacyjny? Jak drogi oddechowe? Zablokowane. Robimy tracheotomię. Podaj skalpel i zestaw. Rękawiczki. Patrząc na Elliot, musiałem być pod wrażeniem. Szybciej. Była niesamowita. Ruszamy się, kochani. Niestety, w medycynie, nawet jeśli robisz wszystko bez zarzutu, nie ma żadnej gwarancji. Przykro mi. Witam, gubernatorze. Co cię trapi? Wiesz, czemu chciałem, byś okazał się tym gościem ze Ściganego? Bo to by znaczyło, że miałeś kiedyś marzenie i ambicje. I choć nic z nich nie wyszło, miałbym wytłumaczenie, czemu taki jesteś i zobaczyłbym w tobie człowieka. A zamiast tego okazuje się, że jesteś po prostu ćwokiem, który lubi dokuczać innym bez powodu. Kimball? Kimball? Powiedz komuś, jesteś martwy. Dobranoc, Eframie. Dobranoc. Niektórzy ludzie ukrywają, kim naprawdę są. Kotku, idę z Todem do salonu gier. Wezmę trochę drobnych z twojej torebki. Jestem stara. Inni w końcu się z tym godzą. A ja jeszcze starszy. Zawieziesz mnie w końcu do samochodu? Oczywiście, zawieziemy twój wielki irlandzki tyłek do samochodu, żeby nikt nie wiedział o twoich plecach. I nie martwmy się wcale o moje. A czasem to właśnie najtrudniejsze chwile pozwalają nam uświadomić sobie, kim się w końcu staliśmy. Pracujesz tu? Co robisz? Jestem lekarzem. Nie powinnaś palić. Wersja polska na zlecenie Comedy Central Master Film. Tekst Olga Dowgird. Czytał Jan Czernielewski.